troszkę po prostu i otrzymasz odpowiedź na jakieś takie pytania typowo chłodne. Prosiłbym nie obrażać na... jeżeli macie wobec niej mocne emocje, z tego względu, że to wymaga niesamowitej odwagi, żeby się pokazać na streamie, gdzie wiecie, że naprawdę masa ludzi będzie do was nastawiona negatywnie. Więc moją gigantyczną prośbą jest to, że nawet jeżeli jesteście generalnie podkurwieni czymś czy cokolwiek, to pamiętajcie, że to wymaga gigantycznych tak naprawdę pokładów jakiejś takiej cywilnej odwagi, żeby się skonfrontować, no nie? Więc chciałbym, żebyście zadawali pytania możliwie kulturalnie, żebyście nie trollowali jakoś chamsko i żebyście uszanowali to, że mimo że nie zgadzamy się w bardzo wielu kwestiach, mimo że to mówione w filmie, no poważna dyskusja. Cena wpłacił 10 zł, ale się potem nie odjebali. Jeszcze jak? Miłej rozmowy, uśmiech. To po prostu zależy mi, żebyśmy, wiecie, żebyśmy możliwie zachowali, już przycinek usunięty, żebyśmy możliwie zachowali jakieś takie ludzkie warunki i pokazali się pozytywnie jako awizawka. Szczególnie, że podejrzewam, że może to też obejrzeć sporo osób niezaznajomionych z naszym community, więc nie róbmy, kochani, jakichś takich niekulturalnych rzeczy. Jak chcecie zadać pytanie, to tutaj odpowiadam Leonowi, po prostu piszcie na czacie. Ja też nie zaznaczam na pewno, że okej, czy możemy otrzymać jakieś pytanie z czatu, płaci, będziemy sobie brali. No, ja poważnie traktuję. Pozdrawiam i najpoważniejsza rozmowa do tej pory tutaj. Dobra, gaszę do nuty. Kurwa nie wierzę, że to robię. Gaszę do nuty, widzowie. Zgłupiałem. Streamer zwariował na żywo. Streamer odmawia przyjmowania pieniędzy, ale potem będzie chciał przyjąć bardzo dużo, że za fajnie poprowadzoną rozmowę, więc gdzie one jeszcze istnieją? Dobra, ja sobie teraz wyślę testowego, żeby zobaczyć, czy dobrze to zrobiłem. Miło się tutaj na piękna rzecz. Gdzie on się wyświetla? Test, wpłacił 10 zł. Test. Dobra. Okej, musimy zupełnie je na twardo wywalić. Teraz sobie skopiuję po prostu link do nich. I sobie na chwilę wywalamy pyk. Tutaj sobie też wywalamy donaty. I sobie też wywalamy donaty. Będę musiał trochę sprzątać po tym. Nie wiem, czy Nike jest na czacie, zgaduję, że może być. No i co, jeżeli coś wyślecie, to pamiętajcie, że to jakby zostaje zapisane w moim rejestrze. Miło się tutaj na piękna rzecz. A, tutaj były test. Test, wpłacił 10 zł. Test. Jeszcze raz? Jak nie, no to już trudno. Miło się tutaj na piękna rzecz. Test, wpłacił 10 zł. Test. Co jest zabawne, bo nie powinno ich być. Czekajcie, sprawdzam bardzo szybko. Streamer 2. Coś tak skacze. Cel. O! Chyba już mi się udało. Bo muszę wywalić wszystkie źródła, które odnoszą do nich. Tak, wydaje mi się, że mi się udało. Dobrze, w tym momencie każdy donut zostaje po prostu zapisany w rejestrze, ale nie będzie odtwarzany. Ktoś może nawet testowo wysłać, będzie mi bardzo miło zostanie odtworzony potem. Fajnie, że jest was tak dużo, tak szybko. Zaraz mi o wszystkim opowiecie, co u was, ale zacznę od rozmowy. Ponownie proszę o kulturkę. Pamiętajcie, że możecie w fajny sposób naprawdę dowiedzieć się wielu rzeczy. I tutaj to się wszystko nie wyklucza. Dobra, łączymy się z Nike, kochani. Gdzie ją mam? Jest dostępna na Discordzie. O! Tego się nie spodziewałem, kochani. Chyba mogę... Cześć, słyszysz mnie? Cześć, słyszę cię, witam serdecznie wszystkich, ciebie również, Dominik. Ja bym cię tylko poprosił o chwilę przerwy, bo widzę, że niestety nie będę mógł się tutaj... Chyba, że będę bardzo zielony, no to będę trochę jak Shrek wyglądał. Dobra, wiesz co? Chyba po prostu zrobimy ze mnie Shreka na chwilę. Hej. Nie wiem, dlaczego to się stało, jest to trochę zabawne, że ten błąd nam wyskoczył teraz. Ja cię ustawiam na full screen. Nie chcę tego teraz na siłę naprawić, bo podejrzewam, że może więcej błędów powstać, niż się tutaj naprawić. Więc dam siebie bardzo, bardzo małego. Będę takim pierdykiem kolorowym. A ty tutaj nam zajmiesz większość ekranu. Musiałem sobie pół obieca przez ciebie popsuć. Cześć, dzięki, że się w ogóle zgodziłaś i naprawdę szanuję też za uwagę, żeby się pokazać, no nie? Ja się czuję dziwnie, zacznijmy od tego. Ja się czuję z tym źle. Możesz sobie mnie odtworzyć na komputerze, na streamie albo na telefonie, to bym już widziała. Jestem i tak bardzo zrujnowany, jeżeli chodzi o moją kamerę, bo tutaj mi poszło z jakiegoś powodu, jeżeli w momencie, kiedy chciałem się połączyć i tu i tam, to niestety kamera mi całkowicie odmówiła współpracy. Jest to niespodziewane, ale widzisz, jest troszkę tak, jak zakładaliśmy, czyli to wszystko działa, ty się najbardziej martwiłaś, a mi nic nie działa. Okej, no to widzisz, to nie było tak źle ze mną, tylko teraz ze sobą. A ja z tymi donatami, to w ogóle też mnie zbawiło tutaj. Test. Tak, wiesz co, bo nie chcę takiej sytuacji, że dużo ludzi będzie wchodzić, nie będzie wiedziało, że zaczęliśmy rozmawiać, a jako że ustaliśmy, że mamy mało czasu, to chciałbym, żebyśmy możliwie poświęcili ten czas w ogóle na samą rozmowę. No to może zacznę tak profesjonalnie, co nie? Dajesz. Tak? Jak dużo jest Nike w Nike? To znaczy, jak dużo jest w tobie postaci scenicznej, jak dużo jest w tobie pewnej roli, którą też tworzysz i odgrywasz i pewne rzeczy podkoloryzowujesz, tak jak każdy podkoloryzowuje nagrywając, a jak dużo jest takiego szczerego, naturalnego nagrywania i kompletnie nie odgrywania nikogo innego? To jest bardzo fajne pytanie, które często dostaję od swoich znajomych, dlatego że ludzie, którzy znają mnie w realu, mówią, że jestem całkowicie inna na filmikach, a kompletnie inna jestem w realu. I tu nie chodzi o poglądy, tylko o to, jak się zachowuję. Na przykład na YouTubie, na TikToku, jak zaczynałam, miałam bardzo taki ton ostry. To nie jestem ja na żywo jestem taka bardzo wyluzowana. Ja często godam. I na przykład jak robię live, to ja często godam w ten sposób jak teraz, nie wolę poza środka zewnika. I ludzie mi dają, czemu ty ściemniasz, kogo ty udajesz? I naprawdę ja się tak zachowuję jak teraz i tak godam, więc ja nie, to jest takie pół na pół. Poglądowo się zgadzam, ale mówię całkowicie inaczej, innym językiem. Teraz też mam troszkę inny głos niż na żywo. A czy uważasz, że jesteś troszkę ostrzejsza w niektórych wypowiedziach w momencie, kiedy wysyłasz się do sieci? Dosyć bardzo. Bo chciałam jeszcze co, ja nie sądziłam w ogóle, że kiedykolwiek tak bardzo się wybiję, jakby ja weszłam po to, chciałam też jakby zobaczyć, jak w ogóle ludzie zareagują, czy są tacy ludzie, jak ja, bo brakowało mi w życiu prywatnym, nie mówię teraz o rodzinę, tylko właśnie o przyjaciołach, na przykład o takim byłem, z którym się spotykałam, kogoś, kto mnie rozumiał z moimi poglądami i dlatego weszłam sobie do internetu, wystawiała ta geneza Nike, no. Natomiast wiesz co, ja nigdy nie sądziłam, że kiedykolwiek będę tak czasami to mówi na wiele tematów, czasami się przeginało, później ja tak wróciłam do netu, film się rozszedł i mówię, ja pierdolę, co ja tam gadałam, no. Był u ciebie jakiś taki jeden moment, kiedy wrzuciłaś po prostu materiał i nagle stałaś się tą Nike, którą kojarzy TikTok, YouTube i tak dalej, czy to stało się tak powolutku? Nie, to się stało nie jednego dnia, mianowicie to było 7 września 2020 roku. Był taki gość, co po angielsku śpiewał, właśnie oczywiście na polski, że ja tylko tak mówię, ja to skomentowałam, tak dałem rękę do góry i był napis, że no, ja wolę tak jakby się modlić, niż seks uprawiać przez małżeńskie, więc to się wybiło i to w ciągu 2 godzin miało 200 tysięcy wyświetleń. Ja mówię, matko jedyna, co się dzieje? Ja tak, to dla mnie szok, bo ja taka zwykła dziewczyna, jestem niczym się nie wyróżniająca i tu nagle takie filmiki i każdy mój filmik właśnie dzień dobijał do pół miliona, to takie kosmiczne zaskoczenie. Ja to nie jest tak, wiesz, inni twórcy mają tak, że wybijam się powoli, 20 tysięcy, 30, tylko ja miałam tak, że nagle, jednego dnia.
dostajesz tak dużo wyświetleń. To przerażające trochę jest. A nie miałaś takiego momentu, że trochę cię to na początku przerosło? To znaczy już na starty, tak jak mówisz, byłaś ja... ...z swoimi poglądami na wiele rzeczy, no nie? Byłaś po prostu tą najką, którą jesteś w dalszym ciągu. Czy nie miałaś na początku takiego ostrego spojrzenia na tym wszystkim? Ja byłam na to gotowa. Ja byłam gotowa na to psychicznie. Ja w życiu prywatnym na przykład spotykałam się właśnie z ogromną presją społeczeństwa, że żyję jak jakaś wariatka zaściankowa, że w ogóle powinnam jakby przez ten swoje myślenie w ogóle powinnam żyć tak jak inni, bo nie pasuje do obecnego świata. No wiesz, jak ciebie słyszę, że jesteś ze średniowiecza, to tak to w młodości siadało na psychice. Natomiast wiesz, teraz mam 23 lata, jak weszłam do internetu, miałam 21 i byłam gotowa na to wszystko. Tylko nie zdawałam sobie sprawy, że to pójdzie na taką skalę, że wiesz, idziesz ulicą i ludzie krzyczą, ej, Majka idzie, ej, mogę zdjęcie, ej, to ty. A często cię poznają? Dzisiaj miałam 4 takie sytuacje, ja byłam na mieście godziny. A, no to jest naprawdę całkiem intensywne, no nie? Czy rodzice w jakiś sposób na to zareagowali, czy bliscy znajomi w momencie, kiedy zobaczyli, że nagle, hej, stałaś się osobą rozpoznawalną, czy to tak każdy się spodziewał? Może będziesz chciała coś takiego robić? Jeżeli w ogóle mogę tak zapytać prywatnie w sumie. W sumie, wiesz co, raczej chodzi o to, że ja byłam zdziwiona znajomymi. Ludzie, z którymi miałam kontakt przez 5-6 lat i byli mi bardzo bliscy, nagle powiedzieli, mimo że znajomy poglądy, wiesz, do mnie, to mimo że... Znajmy poglądy, nagle piszą mi, wiesz co, ty zostałaś najko, co tam za farmadonek gadałeś, w ogóle przecież ty nie znasz prywatnie, ty wiesz, jak ja mam to, a ta dziewczyna mi gada, taka moja bardzo bliska przyjaciółka, ona mi gada, wiesz co, to, że ty tak prywatnie myślałaś, to jedno, ale moi znajomi wiedzą, że ty jesteś najko i że ja ciebie znam, więc nie chcę pogadać. I mnie dotarła, bardzo przykro mi była, pamiętam, strasznie to przeżywałam. A ludzie, których kompletnie wiesz, po których się nie spodziewałam, że będą jakby zadowoleni, że ja działam w mediach, nagle mi pisali, ej, ale fajnie, że się odważyłaś, po prostu chodzi o to, że takie zderzenie z rzeczywistością było. I ludzie, po których się tego nie spodziewałam, zareagowali fajnie pozytywnie. A dużo osób w twoim otoczeniu, czy przynajmniej ty to odczułaś, że chciałeś jakoś podpinać pod sukces, czy raczej, znaczy sukces w sensie też zasięgowym, no nie? Czy dużo osób nagle chciało być takim sidekickiem, że hej, zaistnieć gdzieś obok, robić z tobą rzeczy, czy raczej każdy trzymał się na jakiś dystans? Czy co, tutaj powiem ci tak, to raczej obce osoby, tak nagle, czy to mniejszej sławy, tak to nazwijmy, które miały nie wyświetleń, pisały do mnie. Natomiast nie wiem po co, bo ja trochę uznaję tak, w sensie, ja się sama z sobą dobrze czuję, ja bardzo się lubię, natomiast jak ktoś mi pisze, słuchaj, możesz mnie wybić, możesz mnie zapromować. No właśnie. To nie, wiesz co, no Dominik, proszę cię, kto normalnie pisze do Nike, żeby Nike'ego wypromować? Przecież Nike nie jest aż tak, wiesz, super lubiana, to co innego do ciebie napisali, o. Nie, wiesz co, wydaje mi się, że to każdy się zdarza z tym, że w pewnym momencie ludzie zaczynają być interesowni, niezależnie od tego, czy jesteś postacią kontrowersyjną, czy niekontrowersyjną, ludzie... Ludzie patrzą też bardzo po prostu na same cyferki i dużo osób dałoby sobie rękę odciąć, żeby stać się osobą popularną, nawet mówiąc rzeczy, z którymi się kompletnie nie zgadza. Totalnie, no, totalnie. A jeżeli już mówimy też w sumie o jakiejś takiej reakcji publicznej, no to kto jest pierwszą osobą, która zdecydowała się skomentować twoje działania, w sensie negatywnym? To na przykład teraz my mieliśmy dyskusję, miałaś też dyskusję z Mateuszem, ale takich osób też chyba było dużo więcej, prawda? Psycholożka była ta prostracja, nie wiem jak się nazywa, kojarzę z wyglądu, ale nie wiem kto kim jest, poważnie. A najgorsze, najgorsze uczucie jest takie, że ja tych ludzi kiedyś oglądałam i ja bardzo lubiłam, ceniłam sobie wiesz, ich twórczych. Ej, moje myszki z tyłu widać, w każdym razie. Wiesz co, chodzi o to, że ja byłam zdziwiona, wiesz, bo to jest inaczej, to jest właśnie to, jak powiedziałaś, no ja komentuję, to może być, jak inny komentuje, ale jak ciebie, Najka, to już nie. Chodziło o to, że to jest takie bardzo dziwne uczucie, że wiesz, oglądasz sobie kogoś gdzieś i w życiu byś nie pomyślał, że on kiedyś ciebie może komentować. Takie, tak włącza ci się takie déjà vu z przeszłości, ja kiedyś go oglądałem, ale takie flashbacki masz, nie wiem jak to jest bardzo dziwne, nie. A byłaś mną rozczarowana w momencie, kiedy zobaczyłaś, że też zdecydowałem się skrytykować twoje słowa? Tak szczerze. Wiesz ty co, ja tak, ja ciebie zawsze lubiłam, znaczy zawsze lubię, ja cię dalej lubię, ale ja cię nic nie mam, bo ty komentujesz w sposób taki bardzo śmieszny, ty masz podobne poczucie humoru do mnie, więc mi się to świetnie, jakby wiesz, tak oglądało, tak jakby ja serio byłam zadowolona, że tak jest. Natomiast tak w pewnym momencie, jak zauważyłam, że coś na przykład interpretujesz inaczej niż ja mówię, to mówię, no nie baw się z tego drugiego Mateusza, proszę cię, nie bądź nieprzyjacielu. No. Okej, okay, także jakbyś miała zrobić nawet taki mały ranking. Osoby, które najbardziej ci podpadły, wchodząc z tobą w dyskusję, a osoby, które najmniej ci podpadły, bo tutaj ustaliliśmy, że jestem wyżej w rankingu od Mateusza, więc pytanie, kto jest niżej, a kto jest wyżej? Wiesz ty co, na razie z tobą mam najlepsze wrażenie. Ja z kilkoma osobami znanymi rozmawiałam. Na przykład pozytywnie mnie zaskoczyła, znaczy nie mogę powiedzieć, że pozytywnie, znaczy nie popieram kompletnie jej stylu bycia, ale rozmawiałam na przykład z Queen of the Black. Właśnie tak robisz się właśnie taką dziewczynę bardzo taką zagubioną i pamiętam prowadziłam z nią live'a na Instagramie, ale bardzo fajnie się zaprowadziło tego live'a, mimo że kompletnie się nie zgadałyśmy, to bardzo tak koleżeńsko było, mimo że kompletnie mi jej nie poleciła, ale ja jestem zdziwiona, bo wiesz, media zrobią z niej taką no, kiepską dziewczynę. No co tak prywatnie jak gadałyśmy tak, wiesz, cztery oczy tutaj na live'ie, to tak nie było także. Natomiast Pysiński tragicznie wyszedł. Pysiński bardzo przycinał to, co ja mówię, on łapał mnie za słówka. I to nie jest fajne, kurczę, jak Dominik rozmawia z kimś i ty mówisz o różowych różach, że je lubisz, a on powie, a to ty nie lubisz niebieskich, co? To jest takie naprawdę bardzo słabe to było, łapał mnie za słówka z przeszłości i nawet nie dał sobie przygadać, że kurczę, nie powiedziałam wcale tego, co powiedziałam. Nie, to już nie jest źle. Naprawdę. Jak chcesz, to możemy skręcić po prostu w jakieś inne pytanie i powodować napięcie. O, ja tutaj widzę, ciebie widzę, spojrzałam się, bo chwilę włączone. Ciebie mam taki spojrzany tempie, opóźnienie jest i widzę swoje minę. To jest troszkę jak ludzie dzwonią do programów w telewizji i jeżeli nie wiedzą na przykład, że jest to opóźnienie, to zawsze jest taki szok na początku, no nie? I zaczynają się przekrzykiwać z telewizorem. Często widać na przykład w jakimś hate parku i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że to jest confusing strasznie, no nie? Ja też mam ciebie na jednym ekranie, na drugim ekranie i tak dalej, ale jak się zdejmuje, to się człowiek przyzwyczaja. O co ja się mogę, słuchaj, zapytać, bo ja tutaj cię pytam kompletnie spontanicznie, chcę, żebyś wiedziała. To nie jest jakaś ułożona lista pytań, nie mam jakiejś takiej agendy, nie chcę się na czymś złapać. Czy uważasz mnie za zniszczonego światem lewaka? I teraz, to ja się czuję, jakbyś ty nie rozumiał, co ja do ciebie gadam. Słuchaj, ja powiedziałam. Myślisz kompletnie inaczej niż ja, natomiast ja sądzę, że my się w wielu kwestiach prywatnie byśmy dogadali, dlatego zaproponowałam ci kawę, słuchaj. Ja uważam jakby, że byłoby dobrze, tylko patrz, jest coś innego, jak ty komentujesz mój filmik, ja w filmiku mam wypowiedź wyciętą, zdania przycięte czasami w środku zdania, bez sensu, nie umiem w montowanie, ja się tego dopiero uczę, jak ja sobie to sama robię. Natomiast wiesz, a inaczej jest jakbyśmy gadali prywatnie, sądzę, że wcale nie jesteśmy tak bardzo różni, może przynajmniej ja to tak widzę, bo oglądam swoje live'y, często widzę, jak komentujesz czy to innych, czy to właśnie jakieś zachowania, ostatnio jak komentowałeś jakiś egzorcyzm, to ja mówię, kurczę, dobrze gada, bo to